Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Od długiego czasu nie oglądam już telewizji, jednak do tej pory uwielbiam bajki, które były tam puszczane. Typu Tom i Jerry, Lilo i Stitch, Looney Tunes, Smurfy czy Gumisie. Dlatego tu postanowiliśmy z Markiem przygotować materiał do tego odcinka, no i w związku z tym zapoznać się z nowymi bajkami, to poczuliśmy ogromne zniesmaczenie i przerażenie. Nie spodziewałam się, że w ogóle można oglądać tak szkaradne bajki, a wychodzi na to, że cieszą się one jeszcze niesamowitą popularnością. Wniosek jest jeden. Twórcy nie muszą się już starać, ponieważ ludzie przez lata nie wymagają od nich wysokiej jakości. Większość z nich wygląda tak samo źle i praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Dla nas jest to całkowicie niedopuszczalne, dlatego postanowiliśmy, że naprawimy jedną z paskudnych postaci z niesamowitego świata Gumballa i pokażemy wam, że oglądanie byle jakich kreskówek tylko szkodzi. Wybraliśmy niesamowity świat Gumballa, ponieważ ta bajka mogła być naprawdę dobra. No, ma jakiś potencjał. Niestety, ten tytuł wymagał totalnej i gruntownej przeróbki, tak by oglądanie tego nie powodowało niekontrolowanego odruchu wymiotnego. Materiał tego typu jest dla nas kompletną nowością, dlatego jeśli pomysł wam się podoba, to dajcie lajka i napiszcie w komentarzu, jaką inną kreskówkę chcielibyście, żebyśmy naprawili. Nie zapomnijcie również o Instagramie, ponieważ oprócz filmów wrzucamy tam naprawdę sporo innych ilustracji, a jest to świetne miejsce, żeby być na bieżąco z naszą twórczością. A tak przy okazji do stworzenia tego materiału wykorzystaliśmy oto ten piękny ekran graficzny. Kolejna bestia do naszej kolekcji. Niesamowicie nas zachwycił, ponieważ po raz pierwszy mamy ekran ze stylusem, którego w końcu nie trzeba ładować. A na tym bardzo nam zależało. Ale spokojnie, dla was też coś mamy. Poznajcie jego braciszka, który jest 13-calowy. Będziecie mogli go wygrać w tym odcinku, dlatego koniecznie zostańcie do końca. Przejdźmy zatem do tej obrzydliwej postaci. Pamiętajcie tylko, że jest to tylko i wyłącznie nasza wersja, coś w rodzaju, co by było, gdyby tą bajkę dobrze zrobili od samego początku. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z was nie wyobraża sobie już tej bajki wykonanej dobrze i pogodziliście się z faktem, jak ona wygląda. Naprawianie tytułowego Gumballa było bardzo pracochłonne i wymagało od nas dogłębnej analizy tej postaci, jak i stworzenie mimiki postaci, która rzeczywiście mogłaby się pojawić w bajce. Zacznę od przerabiania kształtów. Mamy tutaj Gumballa z bajki, a obok zaczynam szkicować, zachowując mniej więcej proporcje, które występują w kreskówce. W końcu mam naprawić postać, a nie stworzyć zupełnie inną. Prowadzę sporo linii pomocniczych, a dopiero po stworzeniu szkieletu zaczynam rysować wygląd postaci. Warto w takich modyfikacjach zwrócić też uwagę, kim on jest albo czym on jest. A dokładnie kotem. Więc warto patrzeć na koty. Pomogą na to oczywiście zwykłe zdjęcia. No, chyba że sami macie kota, to możecie patrzeć na swojego zwierzaka. Też będzie dobrze. Szukałam uproszczenia prawdziwego kota, ale oczywiście nawiązując do proporcji Gumballa z bajki. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Gdy skończyłam szkic na brudno, zmniejszyłam krycie i zaczęłam nanosić line art. Musi być on zrobiony bardzo pewnie i szybkimi pociągnięciami. Korzystałam z brusza, który zmienia się pod naciskiem, tak jakbym rysowała takim miękkim pędzlem. To daje fajny kreskówkowy styl. Nie musicie takiego szukać, pamiętajcie, że pędzle sami możecie tworzyć. Jeśli korzystacie z Photoshopa, to w filmiku, w którym oceniam poradniki youtuberów, pokazuję, jak właśnie stworzyć własny brush. Teraz pokażę wam moją ulubioną metodę na wypełnianie konturu. Oszukałam jej naprawdę bardzo długo, bo chciałam coś prostego, szybkiego, ale też skutecznego. Szybko zazwyczaj jest niedokładne, a dokładne często jest czasochłonne. Upewnijcie się, że macie bardzo dokładnie zrobiony line art. Nie może być żadnych prześwitów, bo wtedy ta metoda nie wyjdzie. Wybieram różdżkę ustawioną na 30. To możecie oczywiście sobie regulować. Zauważyłam, że tak powyżej 10 jest już dobrze. Klikam w tło, wybieram Select, Modify i Expand. Wartość daje na 3. To takie optymalne w momencie, gdy nasz kontur nie jest za gruby. A jeśli macie jakiś ekstra cienki, to polecam 2, a nawet 1. Potem znowu wchodzimy na Select, ale tym razem wybieramy Inverse. I teraz zaznaczona jest postać, a nie tło. Na nowej warstwie wypełniam niebieskim. Całą resztę warstw dodaję, wybierając kolory z postaci z bajki. To teraz można zabrać się za cienie. Wybieram lasso, zaznaczam miejsca, w których mają znajdować się cienie. Czyli na początek określam kierunek światła.
Potem gumką część przemazuję, jeśli oczywiście chcemy to złagodzić. Później przechodzę na pędzel i dodaję te cienie bardziej szczegółowo. Podzielę się z Wami również trikiem, który jest niesamowicie przydatny do oczu. Tutaj będzie wyglądać to bardzo dobrze, ale uwierzcie mi, że przy realistycznych pracach może się działać cuda. Zaznaczam lasem tak połowę górnej części tęczówki. Wybieram niebieski kolor, taki troszkę jaśniejszy. I miękkim pędzlem nanoszę z większą intensywnością po lewej stronie. Odznaczam skrótem klawiszowym Ctrl-D. I co? Fajny nawet efekt jak na coś, co wykonuje się jednym ruchem. Cienie na ubraniach wykonuję dokładnie tak samo. Ale sweter nie jest tylko beżowy. Ma on również brązowe ściągacze. Zaznaczam miejsca tych ściągaczy znowu lasem. Pobieram kolor z postaci z kreskówki i na nowej warstwie wypełniam. Teraz przydałoby się spiąć ten brąz z warstwą, na której znajduje się sweter, żeby nie wychodziło tak poza granicę. Wystarczy przytrzymać Alt i zatwierdzić lewym przyciskiem myszy. Tylko teraz efekt tego ściągacza mamy strasznie płaski, a przecież wcześniej nanosiłam cienie. Więc żeby te cienie odzyskać, wystarczy, że przełączymy tryb na Multiply. I na końcu zmniejszyłam krycie. To jest naprawdę bardzo fajna i wygodna metoda w momencie, kiedy macie na przykład jakieś ubrania z wzorkami. Myślę nawet, że moja koszula byłaby tutaj dobrym przykładem. Ostatni etap to upiększanie. Musiałam troszkę zmniejszyć jego głowę, no i oczywiście pobawić się kolorystyką. Najbardziej skupiałam się tutaj na głowie, ponieważ jest to taka część, na którą większość osób zwraca uwagę. I niby jest to taka prosta, minimalistyczna ilustracja, ale warto nad nią troszkę popracować, żeby wyglądała ładnie. Pamiętajcie tylko, że nawet do tworzenia takich prac bardzo ważna jest znajomość podstaw, które wielokrotnie omawiałam już na kanale. Nie przepadam za białym tłem, dlatego dałam takie koło do wyróżnienia postaci. To może fajnie uwydatnić rozświetlenie, które znajduje się po prawej stronie. A jeśli ktoś miałby argument, no ale przecież jego wygląd jest bardzo potrzebny do wyrażania emocji, no to tutaj też się solidnie przygotowaliśmy. Otóż zanim przeszłam do naszej pełno-detalicznej wersji Gambola, chciałam się upewnić, czy da się wykonać jakieś ciekawe miny do wyrażania jego uczuć. Do tego potrzebowałam bardzo szybkich zarysów. Po prostu sobie tak pozgroliłam i jak widać zrobiłam nawet więcej niż planowałam. Ale również i tutaj zmniejszyłam krycie, żeby nałożyć line art. Oczywiście potem wypełniłam i choć troszkę pocieniowałam. Zrobiłam to troszkę tak z grubsza, nie jest to jakieś strasznie dokładne. Zrobiłam to dla Was do zobrazowania, jak ta bajka rzeczywiście mogłaby wyglądać. Powiem Wam szczerze, że przygotowanie tego, co już pokazałam, nie zajęło jakoś strasznie dużo czasu. Niestety takie wersje są praktycznie zawsze odrzucane przez producentów, dlatego bajki z Cartoon Network wyglądają coraz gorzej i tak jakby były zrobione na jedno kopyto. Ludzie oglądają byle co i mają coraz niższe oczekiwania. Nawet niektórzy rodzice włączają takie bajki dla swoich dzieci, nie zastanawiając się nawet, czy mają one dobry wpływ. Jestem pewna, że w komentarzach pojawi się ogrom bezsensownych argumentów o małej ilości czasu, o biednych animatorach, którzy muszą tworzyć takie paskudstwa, żeby im się miło i przyjemnie pracowało. Niestety, to tylko potwierdza, jak ludzie mają coraz to niższe standardy. A to wystarczy zobaczyć na paru przykładach znanych i lubianych tytułów, które zostały skrzywdzone tylko po to, żeby było łatwiej, szybciej i paskudniej. Dlaczego w takim razie ludzie tak strasznie bronią się przed tym, żeby bajki szły w dobrą stronę i wyglądały lepiej, tak jak to było dawniej? Jakimś cudem przemysł anime w Japonii na to aż tak bardzo nie cierpi. Japończycy produkują o wiele więcej i do tego lepiej, ponieważ ludzie nie godzą się na obniżanie standardów i producenci nie mają wyboru. Przy okazji wyrażając szacunek do oglądającego. Okej, to czas teraz na krótką przerwę od ilustracji, a to oznacza konkurs. Aby mieć szansę na wygranie tego przepięknego ekranu graficznego, nasz subskrybent musi wykonać 3 proste zadania. Dać lajka pod tym filmem, udostępnić go na Facebooku, Twitterze lub Instagramie, napisać w komentarzu pod tym filmem, dlaczego to właśnie Ty miałbyś wygrać ten ekran. W przeciągu 2 tygodni wybierzemy najbardziej interesujący komentarz i skontaktujemy się ze zwycięzcą. Po tej miłej stawce zastanówmy się, co by było, gdyby bajka miała większy budżet i można byłoby sobie pozwolić na więcej detali. Do tego przyda mi się grafika, którą wykonałam na początku. Muszę dodać znacznie więcej cieni i niektóre miejsca rozjaśnić. I tutaj, jeśli rzeczywiście chcielibyśmy, żeby efekt był bardzo żywy, no to musimy patrzeć na koty. To nie oznacza, że rysuję jakiegoś konkretnego kota, bo wtedy wyglądałoby to tak.
Więc zdjęcia są po to, żeby podpatrzeć anatomię. To, jak rozprowadza się światło cień. No i oczywiście, jak wygląda faktura futra. Przydatny do takich zwierzaków jest pędzel, który wygląda jak włos. Takich w internecie jest od groma. Ale oczywiście sami również możecie go zrobić. Za to ten, z którego ja najczęściej lubię korzystać, udostępniłam dla naszych patronów w paczce numer 16. Tylko pamiętajcie, żeby nie fiksować się za bardzo na tym punkcie, bo nawet jeżeli będziecie mieć najlepszy brush świata, to przy małych umiejętnościach, no niestety, on nadal nie rysuje za was. Wiele razy czułam ogromną irytację w momencie, kiedy komuś wychodziły jakieś cuda, ja w ogóle nie byłam w stanie tego powtórzyć i zawsze sobie mówiłam, no, pewnie to ten brush. Ja takiego nie mam, więc tego nie zrobię. A teraz większość rzeczy wykonuję podstawowymi brushami. Jeszcze nie zwracajcie uwagi na te futerko, bo to wstępniak. Przejdźmy do oczu. One są bardzo ważną częścią, ponieważ jeśli chcemy wykonać coś semirealistycznego, to jest to taki punkt, w którym większość będzie zwracać na to uwagę. Mam już taką swoją ulubioną metodę na ich wykonywanie, ale do tej pory miałam okazję opracować ją tylko i wyłącznie na kartce. Trening przy rysowaniu Pokemonów w naszej wersji, no naprawdę dużo mi dał. I mimo, że rysowałam je kredkami, to tutaj byłam w stanie to przenieść. Problemem w takich pracach jest to, że przy takich proporcjach, kiedy planujemy, żeby wyglądało to super słodko, w rzeczywistości może wyjść nam creepy albo dziwnie, dlatego bardzo ważne jest wprowadzać poprawki i naprawdę dużo eksperymentować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo rzadko przybliżam pracę. Robię to tylko i wyłącznie w ostateczności. I myślę, że jest to najważniejsza zasada w grafice, żeby walczyć z tym przybliżaniem, żeby tego nie robić. Starajmy się rysować po całości tak, żebyśmy wszystko widzieli. Róbcie tak, nawet jeśli macie niewielki ekran. W oczach również zastosowałam tą samą metodę, co na początku. Tylko tutaj troszkę zmodyfikowałam ten kształt. Pamiętajcie tylko, że im bardziej ten kształt będzie przypominać coś konkretnego, tym bardziej będzie ze sobą to wszystko współgrało i będzie wyglądało to lepiej. Może być to panorama miasta, odbijające się okno albo sylwetka człowieka. Futerko było nawet fajną dłubaniną. Zajęło mi to sporo czasu, ale chciałam, żeby było wykonane jak najdokładniej. Pamiętajcie tylko, że fakturę zawsze dajemy na końcu, w momencie, kiedy mamy już cienie na postaci. Kilka razy musiałam poprzemieszczać pyszczek, ponieważ po zmianach oczu, no to troszkę mi się tutaj porozjeżdżało i poprzekrzywiało, więc musiałam wszystko ostatecznie ze sobą dopasować. Czas teraz na ubranie. Na początku zrobiłam je tak troszkę z grubsza, żeby potem przejść do upiększania. Na początku chciałam oczywiście zniwelować kontur, żeby zastąpić go łagodnymi przejściami. Jest to taka metoda na stworzenie pracy, która miałaby dobrze wyglądać, jeśli ktoś patrzy na nią tylko przez 10 sekund. Czy jest to dobra metoda? Na pewno jest odpowiednia do ćwiczeń. Zwłaszcza dla osób początkujących, które w momencie, kiedy zbyt długo siedzą nad jednym elementem i tak dłubią i chcą coś dopracować, to im dłużej nad tym siedzą, tym gorzej to ostatecznie wygląda. A powinni uczyć się rysując po całości. Dobra jest to jeszcze metoda dla osób bardziej zaawansowanych. Jest to idealna baza, dzięki której po oddaleniu możemy określić, czy nam się ta praca w ogóle podoba i jest sens poświęcić na nią więcej czasu i ją dopracować. A mówiąc tutaj o czasie, mam na myśli wiele, wiele godzin. To nas troszkę tak zabezpiecza przed straceniem czasu na pracę, która i tak prezentuje się źle. Dlatego tak często widzi się, że ktoś ma wiele plam, a z tej plamy wydobywa się piękna ilustracja. Po upiększeniu tej bazy, dodania faktury, odpowiedniego światła i przejść, wersja wysokobudżetowa jest już gotowa. Na dziś to już tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i pamiętajcie o konkursie. No i oczywiście powodzenia. Następny odcinek w niedzielę po godzinie 16. Pa!